Mark Twain pewnego dnia odkrył, że ten, kto nie czyta, właściwie niczym nie różni się od tego, kto nie potrafi czytać. Czy miał rację? O tym porozmawiamy w odcinku programu Regał z naszym gościem. Zapraszamy. Katarzyna Nowak, absolwentka Wydziału Polonistyki, poetka patrząca na świat z nostalgiczną refleksją. Dziennikarka czasopisma, którego tytuł wymyślił Julian Tuwim. Kronikarz warszawskiego starego Anina, zawzięty i utalentowany fotograf przyrody, którą obserwuje przez cztery pory roku. Animator kultury zapalony do organizowania spotkań autorskich, konkursów literackich i koncertów, a przede wszystkim bibliotekarka. Zapytana o radę, chętnie występuje w roli przewodnika po labiryncie bibliotecznych korytarzy, świadoma jak ważną rolę w edukacji cywilizacyjnej i osobowej współczesnego człowieka zajmuje dobra książka. Lubi fiolety, zielenie i deszcz. Katarzyna Nowak. Zanim przedstawię te damy i powiem, co robi tak naprawdę, słowo o miejscu pracy. Po kolei, Kasiu, ty pomagaj, jeżeli tylko będziesz miała ochotę. Wyobrażam sobie starą podłogę którą trzeba ratować pastą polerską, dlatego wchodzące tam osoby muszą koniecznie podłożyć szary filc. Wyobrażam sobie skrzypiące stare regały, paprotkę sprzed powiedzmy czterech lat podlaną lekko lub wcale i oczywiście komputer obsługujący wyłącznie program DOS, nie mówiąc już o firankach późnych gierek. Czy tak wygląda Twoja biblioteka osiedlowa, w której pracujesz i dowodzisz? Cóż, biblioteki rzeczywiście wyglądają bardzo podobnie i wielu z, nim, z ja nich. Myślałam, że to żart. Wielu z nich przydałoby się lifting, także tej mojej, ale faktem jest, że lifting to tylko oblicze. Natomiast samo sedno pracy opiera się już na zupełnie innych zasadach niż było to 15-20 lat temu. A w mojej bibliotece, we wszystkich bibliotekach w mojej dzielnicy pracujemy już online, nie ma już katalogów kartkowych, nie ma zwykłych Szkoda. komputerów dosowych, są komputery, które pracują w sieci. Czytelnicy mają dostęp do swoich danych, mają również dostęp do katalogów online. Mhm. Czyli jesteś również informatykiem, czy chciałaś, czy nie, musiałaś przejść stosowne kursy. Zgadza się. Kasienko, za tym ja Ciebie przedstawiam oficjalnie. Bibliotekarka, ale bardzo nietypowa, a może ja się mylę, może właśnie typowa. Może nie ma już dzisiaj zrzędliwych, smutnych, zasuszonych bibliotekarzy, którzy czekali, prawda, aż, aż przyjdą czytelnicy. Może dzisiaj właśnie bibliotekarze robią to, co ty, czyli i dużo, i wszystko. Jesteś poetą to jest bardzo ważna część twojej biografii. Na razie to tylko wymienię. Jesteś fotografem nadzwyczajnie uzdolnionym. Wiem, że twoje fotografie też w prasie tu i tam były wykorzystywane. Jesteś dziennikarką czasopisma o wdzięcznej nazwie, wymówmy to razem, Między, między nami, ani niani ani, ani nami. Kto to wymyślił? E, oczywiście wymyślił to sam Julian Tuwim. Brawo. Czy mieszkał w twojej okolicy właśnie? Czy to tak, jest jakiś regionalny? Tak. Opowiedz chwilkę o tym. Julian Tuwim pomieszkiwał w Aninie tuż po wojnie i do dzisiaj jeszcze szuka się śladów, właściwie jego bytności tam, a także kultywuje się tę bytność poprzez różnego rodzaju imprezy. Mhm. Zresztą Anin to takie miejsce, gdzie Dzielica bywało Warszawy, dużo, tak, bardzo znane. Pomieszkiwał tam przed wojną Gałczyński, na letnisko przyjeżdżał Twardowski. Mm, więc... Y no, tradycja zobowiązuje. I ty, przy okazji, również jesteś historykiem, bo o ile wiem, w tych kronikach anińskich, i nie tylko grzebiesz czasami, wyciągasz nadzwyczajne informacje. Sama kiedyś słuchałam, jak z entuzjazmem opowiadałaś o jakichś dokumentach odnalezionych, więc to również robisz. A poza tym, moja droga, jesteś również animatorką kultury. Ja miałam zaszczyt, powiem, yy, przyznam się, zaszczyt być w Twojej bibliotece gościem na spotkaniu autorskim, ale nie ja jedna. Yy, tam jest naprawdę jada bardzo zacnych już nazwisk, zapraszasz przyjaciół piszących, jak również te nazwiska już może bardziej znane oficjalnie ze świata współczesnej literatury. Do tego jeszcze angażujesz się w życie społeczne. Też zwęszyłam, widziałam na własne oczy, jak niezależnie od tego, jaki był budżet na ten dzień i na tę imprezę, zaangażowałaś się we współpracę z osobą, która organizuje konkursy literackie i plastyczne dla również niepełnosprawnych nawet dzieci, więc jesteś osobą nadzwyczajnie aktywną. Czy to jest typowy portret współczesnego bibliotekarza? Ja myślę, że tak, że w obecnej dobie bibliotekarze mają wręcz obowiązek, ale y, organizowania y, takich multi-impres. No, Oczywiście jedni bibliotekarze bardziej się angażują, inni mniej. Zresztą każdy wybiera sobie taką dziedzinę, jaka jest mu bliska. Jedni koledzy organizują na przykład odjazdowego bibliotekarza, inni o, objazdowego czy odjazdowego. E i jedno i drugie, bo, bo te hasła funkcjonują Rozumiem. wymiennie. Wyjaśnij, wyjaśnij. No. Chodzi tutaj o czytelników, którzy poruszają się na rowerach, przemieszczają się z książkami, przemieszczają się Pileczkę, między bibliotekami. Chwileczkę bezpieczeństwo, ratunku, bezpieczeństwo na ulicy. Czy można czytać książkę jadąc na rowerze? Czy trzeba się zatrzymać? Kasiu, jak to wygląda? Należy się zatrzymać, Dobrze, ale obecnie. impreza jest organizowana raz do roku i i na stacjach, gdzie zatrzymują się bibliotekarze są książki. Więc można odpocząć przy książce. Można pojechać dalej, można spotkać się z innymi kolegami bibliotekarzami. Kasiu, czyli dzieci, Twoim zdaniem jest to właściwy wiek, tak sądzę, żeby zacząć obudzić, rozbudzać pasję czytania, tak? Tak, absolutnie tak. Największą satysfakcją dla mnie jest to, kiedy rano przychodzi grupa maluchów, a po południu przychodzi ten jeden z drugim mały <laughs> czytelnik, przyprowadza mamę, babcię i proszę o zapisanie do biblioteki ponieważ tak go zachwyciła ta lekcja tak go zachęciła do czytania że chce korzystać z biblioteki przez cały czas ale to wtedy w tej opcji bo jestem zachwycona to jest świadectwo na medal gratuluję ci yy, ale w tej opcji to trzeba by po prostu uznać że bibliotekarz musi być nie tylko urzędnikiem odhaczającym prawda statystyki kupującym sprzedającym podklejającym zamykającym o konkretnej godzinie ale musi być również mistrzem żeby zafascynować książką dziecko czy kogoś dorosłego yy, należy po prostu yy, być przewodnikiem tak rozumiem yy, po nauce po kulturze, po literaturze, po świecie muzyki, po fantazy, po poezji. Czy w takiej roli czasem występujesz jako bibliotekarz? Tak, owszem, jestem staram się być takim przewodnikiem. Kiedyś już zresztą o tym pisałam właśnie w naszym czasopiśmie MNA. Y, że jestem bibliotekarzem, przewodnikiem po labiryncie biblioteki. Y, to określenie za Umberto Eco, Pięknie. ale bardzo trafne, y, ponieważ. Bez względu na długość korytarza. Y, dokładnie tak, y, ponieważ czytelnicy y, często przychodzą. Właśnie poradę. Często przychodzą, pytają, co mogą przeczytać, co jest warte przeczytania. No i oczywiście dzieci, które bezwiednie zdają się na nasz gust i na naszą wiedzę. Każda książka tak naprawdę otwarta, to są otwarte drzwi do kolejnego korytarza. Mam rację? Zgadza się. Ileż korytarzy jest w książkach stojących, zamkniętych na Twojej półce? No, niezliczona ilość. Zresztą ja, jako filolog, nauczyłam się czytać literaturę przez literaturę i czasami staram się właśnie dociekać takich powiązań. Zresztą no, jest to sama przyjemność. I przekazuję to, mam nadzieję, młodym czytelnikom. Cudownie, Kasiu, ja Ciebie poproszę, bo nie, nie wytrzymam już dłużej. Jesteś poetką, to już wszyscy wiemy. Przeczytaj wiersz, który wybrałam z wielu Twoich, jeden z moich ulubionych. Wiersz pod tytułem Niemieszkanie. Nie mieszkanie, proszę. Niemieszkanie. Czy dom zasypia w miękkich fotelach, kiedy wychodzę uchylonymi ze zdziwienia ustami drzwi? W gardłach kranów zasycha woda przełknięta w pół. Opadają ręce szafek na skrzypiących zawiasach. Buty rozbiegają się po kątach w pojedynkę, gubiąc mój ślad. Szafa stroi się jak na bal. Lustra z obłędem wokół powielają te paranoje. Nie dowiem się nigdy o sekretnym życiu mojego mieszkania. Za późno na podglądanie, kiedy staję na progu tego szaleństwa i sucharkiem klucza karmi zgłodniałe drzwi. Tajemnice mieszkania, tajemnice biblioteki. Zapraszamy Państwa teraz do obejrzenia sądy. I Kasiu, nadstawiaj ucha, bo będziesz potem robiła do tego stosowny bibliotekarski komentarz. Z czytaniem. Książki różnego rodzaju, nawet gazety można poczytać. Biblioteka osiedlowa kojarzy mi się głównie, no nie wiem, z dzieciństwem, z granią w szachy. No miłość wspomnienia. Biblioteka akurat kojarzy mi się z książkami i bardzo interesującym spędzaniu czasu. No, z wypożyczaniem książek po prostu, z lekturą. No mi to z, bardziej z dzieciństwem. Lektura się wypożyczała w bibliotece zazwyczaj. Musi się mieścić na osiedlu, w którymkolwiek. Więc cała przygoda z czytelnictwem, w moim wypadku, rozpoczęła się, kiedy miałem 13 lat i ojciec zaprowadził mnie do biblioteki na osiedlowej. Był kolejarzem do e, biblioteki kolejowej i ja wtedy, no przecież miałem do czynienia z książkami, bo chodziłem do szkoły podstawowej, ale jak zobaczyłem w jednym miejscu zgromadzone tyle książek, uległem tak ogromnej fascynacji, że wtedy podjąłem takie zobowiązanie, że ja te wszystkie książki przeczytam. I tak się przyłożyłem, że rzeczywiście do 18 roku życia chyba tę bibliotekę całą przeczytałem. Czytam regularnie. Nie wyobrażam sobie życia bez książki. Nie, ja nie posiadam karty, ponieważ e, większość książek, które czytam, są kupione. Oj, ostatnio rzadko. Korzystać nie korzystam, ale żona moja, która mi przy okazji też książki przynosi. Ma kartę, więc ja korzystam. No tak, od czasu do czasu zaglądam, zaglądam. Ale córka chodzi. Jak córka bierze książki, to przynosi, to mi opowiada, to czytamy razem. Znaczy, ja osobiście nie korzystam z biblioteki. ja z... Staram się interesujące mnie pozycje nabywać poprzez kupno. Mam kartę w bibliotece, ale w gminnej i od czasu do czasu korzystam. Mam kartę, ale jakoś rzadko z niej korzystam, bardziej ze szkolnej. Mam kartę i z biblioteki korzystam średnio raz na dwa tygodnie. Ja akurat w tej chwili jestem na etapie y, czytania pozycji Wojciecha nie, także no, na tą chwilę ostat, ostatnią jego książkę to przeczytałem o y, naszym byłym premierze, nie? także. Siostry, w, w, w autorstwa Clarida Douglas. Dziady, część trzecia. I książka, którą tak najbardziej zapamiętałam i lubię, to Oskar i Pani Róża. Teraz czytam Jonesbo, proszę Panią. Nóż, Jonesbo. Ja strasznie lubię skandynawów. Wojskowe, tylko wojskowe. A jeden za daleko, o Stanisławie w to jest tematyka, która mnie pasjonuje. Wojsko, Druga wojna światowa i spadochroniarze. No ostatnio to czytałam z miesiąc temu, ale to był Harlan Coben, o ile się nie mylę, już mnie nie oszukasz. Kasiu, dla niektórych z tych osób przygoda z książką zaczęła się w bibliotece. Komentarz do sądy, poproszę. Cóż mogę powiedzieć? Dla mnie również przygoda z książką zaczęła się w bibliotece, chociaż właściwie nie. Powiem inaczej. W głębokim dzieciństwie dostawałam książki od rodziców. Pamiętam fantastyczne serie dla maluchów i te utkwiły mi najbardziej, ale pamiętam też moją pierwszą bibliotekę, do której zaprowadził mnie tato. I po prostu pokochałam. Takie miejsca, gdzie mogę, mogłam poruszać się sama, gdzie mogłam wybierać sobie y, fantastyczne rzeczy, y, odkrywać nowe światy, błądzić po labiryncie. Czyli byli przewodnicy wtedy też twoi, tak? Rozmawiałyśmy o tym, że jednak przewodnik jest potrzebny. Tak. Ty, ty ruszyłaś bardzo ciekawy wątek też wcześniej, Katarzyno. Mówiłaś o tym, co mnie osobiście bardzo interesuje, a mianowicie o takiej etyce i moralności zawodu bibliotekarza. Bo rozumiem, że każdy z was, tak wyobrażam sobie, w którymś momencie musi wykazać się wysokością słupków czytelnictwa i im wyższy słupek, tym lepiej. To jak w politycy gonicie po prostu za sukcesem w bardzo szlachetnym celu, zresztą nie mówię tego złośliwie. Natomiast y, jednak ta odpowiedzialność za czytelnika, który, tak jak mówisz, zabłąkał się w labiryncie, musisz być ariadną, musisz go wyciągnąć, prawda, odpowiednią drogą, z odpowiednią książką zresztą. Ten kłębuszek musi być szyty na miarę. Y, czy jest tak, że jesteś w stanie ty każdą książkę wypożyczyć tylko dlatego, że ktoś prosi? A jeżeli jest za młody, a jeżeli jest y, to osoba znana, tobie zbyt wrażliwa, a jeżeli. Jeżeli wiesz, że zaplątała się jakaś publikacja, której ty sama nie lubisz, czy każdemu dasz wszystko, czy jednak etyka, moralność twojego zawodu mówi Kasiu, bądź teraz mistrzem, ty dorać. I to pytanie pokrewne, jak doradzasz, a jak odradzasz czasem w takich sytuacjach? Y oczywiście... Y to co powiedziałaś etyka zawodu jest ważna może nie myślimy o tym aż tak górnolotnie że etyka i tak dalej ale często ale jesteście praktykami jednak tak to dni. prawda i niedalej jak kilka dni temu zdarzyła mi się taka sytuacja że musiałam odmówić młodemu czytelnikowi książki tutaj znanego pisarza Kinga ponieważ uznałam, że jest młody. zbyt młody na tego typu literaturę. Oczywiście te złe wybory młodych czytelników wiążą się bardzo ściśle z wszechobecnością innych mediów w życiu. Mhm. Kino, internet, ale no, oczywiście ja mogę skierować jego y, uwagę, uwagę takiego młodego czytelnika, na literaturę odpowiednią dla jego wieku. Bo rzeczywiście jest tak, że młodzi przychodzą poruszeni reklamą, obejrzanym filmem i chcą hitów, bo ktoś, bo było na wystawie, bo był duży plakat gdzieś na przystanku tramwajowym czy autobusowym, tak? No, tak Wybierają tak. takich autorów. I jak Ty to robisz, że u, uwagę zafascynowanego, reklamowanym obecnie autorem młodego człowieka, zwracasz troszeczkę na dalsze takie nasze stare, ukochane ramoty. Czy to się w ogóle da jeszcze zrobić dzisiaj? myślę, że tak i to wcale nie trzeba sięgać do jakichś wybitnych ramot, które już nie czytałyby się Niech się tak ramoty naprawdę. nie obrażają. Kochamy je, całujemy Dokładnie. w piętrach autorów, oczywiście, to Absolutnie jest jasne. Tak. Ale są książki, które można czytać wymiennie, które są odpowiednie dla wieku. Które które poruszają podobne tematy w nieco mniej drastyczny sposób, i myślę, że też warte są po prostu, żeby sięgnąć po nie, bo w przeciwnym razie no, stałyby bardzo samotne na pół. Miałam przyjemność też rozmawiać z kilkoma bibliotekarzami, i wiem, że niektórzy z nich są w panice i mówią na przykład, ja. Nie jestem dyrektorem cyrku, ja nie jestem animatorem domu kultury, ja nie jestem psychologiem i socjologiem, ja nie mogę prowadzić socjoterapeutycznej świetlicy w mojej bibliotece. Wymaga się ode mnie nagle bardzo wiele innych kompetencji, których nie musiałem, czy nie musiałam, prawda, wcześniej wykorzystywać. Czy, Twoim zdaniem, w środowisku bibliotekarzy jest ogólna zgoda na to, żeby zrobić z biblioteki, która do tej pory była świątynią spokoju i książki? I również coś w rodzaju i świetlicy, i domu kultury, i teatru, i sceny dla pisarzy. Myślę, że tak. Bibliotekarze bardzo łatwo weszli w rolę. Poza tym rzeczywiście y, wszystkie działania, które czynimy można odnieść do książki i w tym już głowa nasza, już myślę, tak, tak, żeby tak. odnosić te działania do książki, bo u podstaw jest słowo pisane, u podstaw jest przekaz y, i edukacja. Mhm. No ja tutaj y, jestem bardzo takim konserwatywnym bibliotekarzem, y, ale y, rzeczywiście czasami bywam y, dyrektorem cyrku. No proszę. I y, organizuję jakieś zwariowane rzeczy, y, często z maluchami, y, z przedszkolakami. Czasami y, organizuję jakieś duże spotkania dla y, twórców piszących y, z okolicy. Y, Czasami jest to do twojej biblioteki, dla każdego jest oferta. Ja zapraszam, ponieważ jest to otwarta biblioteka. Brawo. A lekcje? Czy odbywają się szkolne lekcje w twojej bibliotece? To jest bardzo ciekawy wątek. Tak, właściwie to jest też niejako obowiązek bibliotekarza, ale oczywiście mam swoich ulubionych, czy też swoich już umówionych uczniów, a tak naprawdę przedszkolaków, którzy przychodzą do mnie ze swoimi opiekunkami. Zawsze są to spotkania z książką, z żywym słowem. Mimo, że właśnie robię dla dzieci małe kino, Mały plac zabaw czasami. Cudownie. Ale e, nie także... ma piaskownicy w bibliotece. Na szczęście. Jeszcze I rodziarni na razie też nie. też nie, ze względów oczywistych. I jeszcze jest jedna kwestia: tu masz rację, zgodzę się z Tobą. Wydaje mi się, że pewne książki przeczytane zbyt wcześnie. Po pierwsze, mogą odstraszyć na tyle, że już nie wraca się potem ani do autora, ani do publikacji, a po drugie, może się okazać, że te książki po prostu robią krzywdę, czyli zostaje jakaś trauma, jakieś spotkanie z tajemnicą, zerwanie tabu, zbyt szybka inicjacja w jakąś prawda, rzeczywistość życia. Więc jednak warto poczekać do tego. Takiego dojrzałego etapu swojego życia, żeby ta książka w tym momencie zrobiła swoje. I autor rzeczywiście okazał się wielkim autorem, tak? Tak, zgadza się. To, to prawda, to co powiedziałaś. Te yy, przedwczesne inicjacje byłyby zbyt. Szkodliwe, mm -hmm. ale też to, co powiedziałam wcześniej, że warto sięgnąć po książki, które są dedykowane odpowiedniemu wiekowi, ponieważ starszy czytelnik już po nie nie sięgnie. No więc kiedy, jeśli nie teraz? Brawo. Powiedz, Kasiu, a kto dobiera. Księgozbiór. Czy to jest tak, że ty, jako osoba pracująca w bibliotece odpowiedzialna za swój labirynt Ariadna, masz prawo powiedzieć, tę książkę poproszę, tej nie chcę, tutaj czekamy na kolejny tom? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie, bo czasami zgodzisz się chyba ze mną, są w bibliotekach i to bardzo zacnych książki na tyle mało wartościowe, że nie powinny stać na eksponowanych półkach, nie powinny ściągać wzroku. ściągają, bo na przykład była reklama w mediach, a tak naprawdę, naprawdę. Mówię to jako autor też i pisarz mogę sobie śmiało pozwolić na taki komentarz. Jest to pięknie zareklamowana, cudownie opakowana makulatura. Kto wybiera książki w twojej bibliotece? W mojej bibliotece książki wybiera kierownik biblioteki w porozumieniu Często ze mną. Czyli rozmawiamy o tym, co warto, ale też uwzględniamy bardzo gusty czytelnicze, oczekiwania czytelnicze. No i te kontynuacje są bardzo ważne, ponieważ czytelnik są kolejne, tomy zatem, tak, tak? Kolejne, tomy, kolejne tomy serii, które po prostu są wyczekiwane przez czytelników. Mhm. Odpowiadamy w miarę, w miarę możliwości na potrzeby czytelników. Na potrzeby tych, którzy się uczą, na potrzeby tych, którzy potrzebują rozrywki i tych, którzy wiedzą lepiej czasami od nas, bo gdzieś tam szybciej usłyszą, co warto przeczytać, co warto kupić. A lista czasopism, w jaki sposób tutaj weryfikacja postępuje, tytułów, które chcecie mieć u siebie? Z czasopismami jest podobnie, ponieważ tutaj musimy być na tyle. Pluralistyczni, niestronniczy i każdemu według potrzeb oferować. Rozumiem, że pewną pluralizm ofertę. to pomiędzy rybołówstwem, modą a mm, teorią literatury. No tak? mniej więcej tak. Y oczywiście y ja tutaj ciągnę w stronę y teorii o. literatury. <grym> y czytelnicy, y czytelnicy też podpowiadają, co chcieliby czytać. Y obserwujemy, co w ciągu roku y jest najchętniej wypożyczane, ponieważ y podobnie jak y książki, czasopisma również y są wypożyczane. No, i myślę, że stoimy na wysokości zadania. Na pewno. Ty jesteś poetką spełnioną, wiem. Spotkania autorskie, tomiki poezji, wydania zbiorowe, również tak, owszem. Czy podejrzewasz, nie pytam o twoje koleżanki, bo potem mogłyby wyjść z tego plotki, ale czy tak ogólnie podejrzewasz, że wielu bibliotekarzy jednak ma w bibliotece taką dolną, małą szufladę, gdzie po cichutku, jak już wyniosą się współpracownicy, lądują kartki zapisane maczkiem z genialną powieścią, której nikt jeszcze nie przeczytał, albo z poezją, bo chyba jest to jednak środowisko, które Prawda, no pracuje z książką, ale też ma dusze artystyczne, tak sądzę. No chyba tak, ja znam y, kilka bibliotekarek piszących, ale myślę, że dzisiaj to już mniej do tej szuflady, a bardziej do internetu na, do internetu, na fora internetowe, y, gdzie jest y, bardzo dużo y, ludzi piszących. Y, mnie nauczono y, takiej maksymy, którą zresztą umieściłam w jednym ze swoich wierszy. Niech inni mówią o tobie poeta. Ponieważ mm. ja jestem Jak po prostu wierszopisem, jestem osobą Aj. piszącą wiersze. Jesteś poetą, ja ci to powiem i nie musisz się tego wstydzić. Ostatnie zatem finałowe pytanie, co tam leży pod poduszką u pani Katarzyny Nowak? Jeszcze nie przeczytane, żebrzące, dokończ, dokończ, doczytaj mnie. Co ty tam teraz czytasz, powiedz? Ja w ogóle jestem taką, takim multiczytaczem. To znaczy, Nie, kilka naraz O, Ja kilka też mam te wady. Chociaż... Niektóre książki oczywiście tak absorbują moją uwagę, że czytam od początku do końca i właściwie przerwa na pracę, przerwa na sen jest takim momentem. Takiego smyrania duszy, że, że ja już muszę wrócić Cudownie. do tej książki. Mm -hmm. Uwielbiam y, książki y, ostatnio y, pojawiającego się na polskim rynku y, Jaume Cabre, katalońskiego pisarza. Y, odkryłam ostatnio również książki. Dla młodzieży e, książki fantazy e, Kelly Bernhill. Fantastyczne. E, Może się nawrócę e, na literaturę. Przepięknie e, pokazana e, przyjaźń, e, walka. Ciebie też zachwyca jak odrosłą osobę. Dokładnie tak. Czyli e, pasjonatka, pasjonatka literatury, bibliotekarka, poetka. Wspaniała osoba. Dziękuję za spotkanie Katarzyna Nowak. Dziękuję Ci, Kasia. Dziękuję, Małgosiu. Do zobaczenia.